miało być. Znowu siedzę i mówię do siebie, wchodzę na wyższy level, znowu gadam sam ze sobą. Co jest grana? Nie wiem. Ty jesteś obok, wystarczy jedno słowo i wybuchnę gniewem. Choć niczego nie jestem pewien, wiem jak będzie, jestem więźniem. Każdy dzień jest taki sam. Ty pieprzcie się. Staram się tylko przetrwać. Idzie mi nieźle. Kurwa, nie teraz. Przez ciebie muszę zacząć od początku. To schemat tutaj nie ma miejsca na ustępstwa, nie ma mowy o wyjątkach. Klasyczny wieczór, relaks. Tak to wygląda. Przykro mi, kochanie, to nie ja tu decyduję. Tyle lat, a ja dalej nie rozumiem. Mam wrażenie, jakbym w kółko powtarzał alfabet, by upewnić się, że znam go. Wiadomo, damy radę. Przestań, człowieku, odrzuć te myśli chore. Słyszę głos w głowie. Kurwa, kto tu jest narratorem? Kto gra tu główną rolę? Możesz myśleć albo być. Zawsze nie w porę, nie mam do gadania nic. Mogę tylko pić i czekać. Minuta za minutą uciekam. A w słuchawkach nadal cisza. Nie tak miało to wyglądać. Może jutro będzie lepiej. Wczoraj myślałem, że będzie dziś. Staram się skupić wzrok na czymś. Patrzę za okno. Światło latarni na rogu ulicy jest okej. Czuję się bezużyteczny jak prześwietlona klisza. Siedzę tu już pół godziny. Jeszcze nie wcisnąłem play. To banalne jak te rymy, myślę. Przecież potrafię, zamykam oczy. Przez chwilę jest w porządku. Nagle robi się jaśniej. Słyszę jak przechodzisz obok. Dotykasz mnie i pytasz o coś. Kurwa. Muszę zacząć od początku. Ale nawet nie wiem co. W chorej plątaninie wątków. Jeden się kurwa. Latarnia za oknem nadal świeci. Między ciszą a ciszą, jak Grzegorz Turnał. Ja czekam i czekam i czekam na to, co przyniesie kolejny oddech. Ja czekam i czekam i czekam. Może teraz się uda, może w końcu się uwolnię. Ja pewnie.